Witam wszystkich serdecznie, ale bardzo serdecznie witam wszystkich moich byłych współpracowników z byłej firmy, także bardzo mi miło was widzieć, wszystkich serdecznie. Zapraszam, te smoki się miały poruszać, ale zapraszam was na prezentację, na którą chciałem powiedzieć o swoich przemyśleniach, refleksjach na temat tego, co się dzieje wokół nas w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Ten smok trafi do któregoś z was na koniec tego wystąpienia. Ktoś go nazwał tabalugą, ja się nie znam, ale załóżmy, że to jest chiński smok, a może inny. Tak naprawdę tytuł jest tylko przyczynkiem do trochę szerszego spojrzenia na to, co się dzieje w dzisiejszym świecie. I jak widzicie, są trzy smoki. Czyli będzie bardzo dużo o chińskim cybersmoku, ale będzie też o smoku amerykańskim i o smoku rosyjskim, żeby o nich nie zapominać. Odejdę, żebyście widzieli. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, właściwie półtorej roku, jest bardzo dużo tytułów medialnych, czyli kolejne kraje obawiają się wdrażania rozwiązań chińskich producentów, w szczególności rynku telko, wojna handlowa, Stany Zjednoczone, Chiny, ale też jest cała masa cyberincydentów szpiegowskich, wpływanie na wybory, czy to parlamentarne, czy prezydenckie w największych państwach tego świata, ze Stanami Zjednoczonymi, Europa. Wczoraj parlament fiński wdraża nowe prawo, które ma spowodować wstrzymanie według nich największej od czasu II wojny światowej afer szpiegowskich na terenie Finlandii. Czy coś jest na rzeczy, bo coś się dzieje. Cała masa tytułów medialnych, wszyscy o tym trąbią. Ale tak naprawdę pojawia się pytanie, jak jest naprawdę? A ponieważ ja nie reprezentuję żadnej firmy i nie jestem związany z żadną firmą, to takie pytania też przed samym sobą stawiam i spróbujmy razem na nie odpowiedzieć. Znaczy, czy tak naprawdę jest to tylko medialny szum, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy? Skoro mamy konflikt Stany Zjednoczone-Chiny, to czy przypadkiem nie jesteśmy w przededniu tak naprawdę globalnego konfliktu? Bo czy nam się to podoba, czy nie, wszyscy, moi drodzy, jesteśmy elementami walki mocarstw, czy to gospodarczej, czy handlowej. No i jeśli tak, jeśli jest ta walka, to czy globalny układ sił się zmienia? A jeśli tak, to czy będzie miał wpływ na nas? Bo wszystko, co się dzieje na świecie, ma wpływ na nas, w szczególności jeśli mówimy o globalnych mocarstwach. Po drugie, jest cała masa różnych konfliktów wokół nas i tak naprawdę, czy stoimy w przededniu, może już tak naprawdę doskonale funkcjonuje wojna hybrydowa, doczekaliśmy czasów, gdzie państwa w taki sam sposób, a może w jeszcze bardziej inteligentny wykorzystują nie tylko siły militarne, ale po prostu cyberprzestrzeń do działalności wojskowej. Czy naprawdę się czego obawiać? Firm typu Huawei ZTE, czy może jest to pis na wodę, fotomontaż, jak mój młodociany kolega określił, używając świetnego smartfona Huawei'a na co dzień. No i czy wchodzimy w erę Wielkiego Brata 3.0, to znaczy czy rządy państw tych największych i firmy globalne, czy tak naprawdę nie sterują tym, co się dzieje na świecie i nami, i też wami, nami wszystkimi. Dobrze, nie da się tego opowiedzieć bez chwili refleksji na temat geopolityki. Musicie mi to darować, ale czy się wam podoba, czy nie, czy mi się podoba, to jest potrzebne. Ostatnie 500 lat tak naprawdę system gospodarczy świata opierał się na handel morski. Znaczy ten, kto rządził na morzach, ten rządził światową gospodarką. I tak naprawdę to jest od czasów Kolumba czy Vasco da Gamy, była Hiszpania, później przez bardzo długi czas Wielka Brytania, była hegemonem, rządziła na świecie, a później po II wojnie światowej Stany Zjednoczone. Przyjmuje się, że mniej więcej do 2008 roku. Bezwzględnie,
bezwzględnie, ale to jest to są już czasy, które się kończą. Dokładnie Wenecja była tak naprawdę mocarstwem do czasu handlowym, do czasu Kolumba i Vasco da Gamy. Mocny punkt, może smog będzie. Faktem jest takim, że reguły międzynarodowego handlu narzuca zawsze hegemon, a inni się do tego dostosowują. Wielka Brytania, dostosowali się wszyscy do Wielkiej Brytanii, Stany Zjednoczone i tak naprawdę inne kraje, inne mocarstwa dostosowują się do panującego. No i w czym mamy do czynienia? Mniej więcej, tak fachowcy od geopolityki mówią od mniej więcej 2008 roku, że Chińczycy chcą wypchnąć Amerykanów z handlu światowego. Ale chcą to robić w inny sposób, niż się w większości osób wydaje. Nie przez siłę militarną, nie przez tak naprawdę kolejne zbrojenia, tylko przez dominację gospodarczą. I to, co jest, na pewno część z was słyszała, nowy jedwabny szlak, pojawia się takie hasło. To jest koncepcja rewolucyjna chińska, która mówi, żeby wypchnąć Amerykanów z roli hegemona, to oprócz szlaków morskich, które trudno jest w całości, w szczególności na Pacyfiku, przejąć, wprowadzamy nowy szlak, szlak lądowy, szlak kolejowy. Nowy jedwabny szlak, nowa koncepcja, nazwany również jeden pas, jedna droga, bo przypomnij mi, że historyczny jedwabny szlak to od III wieku przed naszą erą do XVII, trasa handlowa, która łączyła Chiny z Bliskim Wschodem i Europą, a ten nowy szlak, nowy jedwabny szlak, to dwa rodzaje transportu, morski i kolejowy, lądowy, alternatywa dla Stanów Zjednoczonych. I ktoś zada pytanie, właśnie dlaczego ten kolejowy, przecież to w dzisiejszych czasach są samoloty, morza, to jest bez sensu kolejowy szlak. No dlatego, że kolej jest o wiele tańsza niż samoloty, o wiele szybsza niż statki, a jest tańsza. Słucham? I nie wymaga inwestycji chińskich korporacji. Powiecie, no tak, to jest pieśń przyszłości. To jest pieśń przyszłości, ale już, to jest za 2018 rok, 70 państw i regionów stanowiących 1/3 światowego GDP i 60% światowej populacji przystąpiło do nowego jedwabnego szlaku. Bo sobie możecie myśleć, no tak, opowiada fajne rzeczy, ale co do nas to obchodzi? To się dzieje w ogóle obok nas, to jakieś hipotetyczne projekty. Nie, to nie są hipotetyczne projekty. To się dzieje od kilkunastu lat. Chiny w bardzo konkretny, przemyślany sposób wprowadzają koncepcję nowego jedwabnego szlaku. Z coraz bardzo dobrej jakości rzeczy, przynajmniej gro z nich. Widzicie, tu jest szlak morski, który oczywiście pozostaje, i szlak lądowy. Oprócz nowego jedwabnego szlaku, Chiny uruchomiły projekt kilkanaście lat temu cyfrowego jedwabnego szlaku. Projekt o olbrzymim budżecie, który zakłada, że chińskie firmy budują super szybkie łącza, kable podmorskie i uczestniczą w projektach budowy szerokopasmowego dostępu do internetu w krajach na całym świecie. Ale co ciekawe, jestem ciekaw, czy ktoś z was słyszał o globalnym systemie nawigacji satelitarnej, który budują Chińczycy? Właśnie, i w 2020 roku, za rok czasu, ma w całości 35 satelitów być umieszczone przez Chińczyków i w całości ma umożliwić zastąpienie, bycie niezależnym od amerykańskiego GPS-u. Tylko są troszkę dalej. Tu powiecie, no dobrze, ale tak naprawdę to może to są tylko takie liczby. To jest za 2018 rok inwestycje chińskie w poszczególnych krajach, w wybranych krajach. Oprócz Indii czy Meksyku zobaczycie tutaj Rosję, zobaczycie Niemcy, Włochy, Hiszpanię, kraje afrykańskie i Ameryka Południowa.
a tak to ładnie wygląda na mapie świata. Ale oczywiście Zachód, ludzie Zachodu, my jesteśmy, uważamy się za ludzi Zachodu, zawsze wiemy lepiej. Mówimy, no tak, właściwie Chiny, może ten AliExpress, może Alibaba, może oni rzeczywiście się rozwijają, ale to wciąż jest kraj komunistyczny. Niedemokratyczny system polityczny, to jest komuna. Może rzeczywiście gospodarczo teraz lepiej funkcjonują ten Huawei czy inni, ale to takie pojedyncze przypadki. No i oczywiście, przecież demokracja zachodnia jest najlepsza, prawda? A wszystko inne to jest ciemnogród i zacofanie. Powszechna opinia, w powszechnej opinii wciąż mamy takie przekonanie o Chinach. Zaraz wszystko powiemy. Ale Chiny mają inną perspektywę. To jest kraj, w którym, przypomnijmy, wynaleziono druk, wynaleziono proch i wiele innych rzeczy. Deng Xiaoping, uznawany za najwybitniejszego człowieka Chin XX wieku, uznawany za reformatora tak naprawdę Chin, od mniej więcej 79 do 89 roku de facto rządzący Chinami, sformułował taką doktrynę 24 znaków, taki drogowskaz dla Chińczyków. Ja wybrałem cztery najważniejsze moim zdaniem, ale też wyjątkowe te znaki dla Chińczyków. Ukrywajcie własne możliwości. Czekajcie na swój czas, nie wychodząc przed szereg. Nie podnoście głowy, żądając przywództwa i uderzcie, gdy zwycięstwo będzie pewne. Prawda, że mądre podejście. Róbmy swoje, mamy inną perspektywę. Ja pamiętam w szkole średniej, na urodzinach mojego kolegi, to były dawne czasy, część z was pewnie jeszcze nie było na świecie, tych najmłodszych. Lata 80. z mojego kolegi, ojciec przez kilka lat był dyplomatą i w szczególności w Afryce. I pamiętam, na tych urodzinach pokazywał slajdy, wiecie, to czasy jeszcze socjalizmu, więc piękne widoki, wow, to było wszystko nieprawdopodobne, opowiadał o tym, ale powiedział wtedy jedną rzecz. Słuchajcie, Chińczycy w nieprawdopodobny sposób inwestują w kopalnie, w przedsiębiorstwa w Afryce. Zobaczycie, za 20-30 lat Afryka będzie ich. Ja kompletnie wtedy nie wiedziałem, o czym on mówi, nie rozumiałem tego, żeby nie było wątpliwości, o czym on w ogóle mówi. I tak naprawdę te słowa sobie przypomniałem kilka lat temu, że o czym to mówi? O innej perspektywie. Znaczy mamy czas, Chińczycy mówią, my mamy czas, nie myślimy w perspektywie 5 lat, 3 lat, 10 lat, tylko myślimy w dłuższej perspektywie. W 2013 roku nowo wybrany prezydent Chińskiej Republiki Ludowej ogłosił dwa cele na stulecie. W 2020, to 5 lat temu, w 2021 roku w państwie środka ma powstać klasa średnia i społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, a w 2049 roku państwo środka ma zjednoczyć się, wszystkie swoje tereny, które kiedyś utraciło, ma posiadać już jako jedno państwo. Bo inna perspektywa, kompletnie inna perspektywa czasowa. Zwracam na to uwagę, żeby zrobić krok w tył i spojrzeć na to, jak mądrze Chińczycy długoterminowo, strategicznie myślą. Działają po swojemu, rosną spokojnie, powoli, konsekwentnie i w bardzo przemyślany sposób. Chiny to już jest druga ekonomia świata. Niektórzy z ekonomiści twierdzą, że już pierwsza. To zależy od sposobu wyliczenia. Ale ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Edukacja. Za granicą uczy się olbrzymia ilość chińskich studentów. W samych Stanach Zjednoczonych ponad 350 tysięcy na najlepszych uniwersytetach amerykańskich. Większość z nich wraca do Chin. Wolny rynek. Nawet jeśli uważamy Chiny za kraj komunistyczny, to z punktu widzenia przeciętnego obywatela chińskiego tak naprawdę jest rynek jest bardziej elastyczny i przyjazny. Nie potrzeba większości
postępowań formalno-prawnych, jakie u nas są, jest 10-krotnie bardziej przyjazne obywatelowi z punktu widzenia przeciętnego Chińczyka niż w Polsce. Efekt? Chiny to pokazują, ale efekt? Szybkie bogacenie obywateli i rozwój kraju. Bo jak zauważysz, jeszcze 20-30 lat temu było kompletnie inne społeczeństwo. A Chińczycy po prostu, jako przeciętny Chińczyk, przeciętny obywatel chce mieć dokładnie to samo. Nie różni się od Europejczyka, chce mieć dokładnie to samo. Chce się bogacić, chce mieć pracę, chce mieć spokojne, bezpieczne życie z jego punktu widzenia i chce mieć tak naprawdę zapewnioną edukację i przyszłość dla swoich dzieci. A system, nawet jak go kwestionujemy, daje im takie możliwości. Chiny odchodzą też od taniej siły roboczej, a tak naprawdę koszty pracy i zarobki szybko rosną. I prawo, otoczenie, reformy czy specjalne programy w Chinach zapadają dramatycznie szybko. Ja pamiętam jakieś mniej więcej dwa lata temu byłem przez niecały tydzień służbowo w Chinach. Byliśmy w mieście uznawanym przez Chińczyków za małe, bo to było 9 milionów mieszkańców. Wieczorem wracaliśmy z restauracji. I to mniej więcej 20-minutowa droga z restauracji do hotelu. I ciągle mijały nas setki skuterów, motorowerów elektrycznych. Setki. Ani jednego spalinowego. I pytam się tego naszego Chińczyka, który na nas gościł. Słuchaj, jak to jest, że nie macie spalinowych skuterów, tylko same elektryczne? Setki. A on mówi, tak, wiesz, bo 7 miesięcy temu władze zdecydowały, że ponieważ smog i zanieczyszczenie tak gwałtownie wzrosło, to musimy je ograniczać. Przyjęło prawo, że nie wolno, że są zakazane skutery i motocykle spalinowe. Dla osób, które już posiadają, dało bardzo preferencyjne ceny zakupu i od tamtej pory już nie można w ogóle kupić skuterów spalinowych czy motocykli, tylko elektryczne. 7 miesięcy, proszę mi wierzyć, dla mnie to było nieprawdopodobne, jak skutecznie można wdrożyć pewne rzeczy. Oczywiście znowu można mówić, kwestionować, no tak, czy to jest niedemokratyczne, no jak to? Również, ale czy zgodzisz się, że chciałbyś tak, przynajmniej dla niektórych rzeczy, nie chciałbyś tak, żeby tak było szybko wprowadzone prawo? Wychodzę z hotelu, chciałem przejść chodnikiem, tak? No niestety przede mnie wiesz, że pani zajmuje cały chodnik, bo nie ma nieuchronności. I mamy na to odpowiedź i Chińczycy mają na to odpowiedź, system scoringu, też o tym powiemy. Dobrze, ale tutaj widzimy, że... widzimy, że kolega jest tutaj, jednak zobaczcie, podoba się ten system chiński. Nie oceniamy tego, tak? Moi drodzy, będziemy mieli czas na dyskusję. Dlaczego Zachód boi się chińskich firm i Chin? Dlaczego? Bo Chiny stały się potęgą gospodarczą i są samowystarczalne. Nauczyły się przez te ostatnie 20-30 lat od firm zachodnich, umożliwiając im budowanie fabryk w Chinach, przejmując, podpisując kontrakty, gdzie europejscy i amerykańscy menedżerowie byli szczęśliwi, że mają kontrakt wybitnie dobry na 10 lat, ale w ciągu tych 10 lat w kontraktach były zawarte zastrzeżenia, że musi nastąpić transfer wiedzy. Minęły 10 lat, pewnie już ci szefowie tych największych firm motoryzacyjnych, jak daję przykład, już nie są szefami, a Chińczycy w całości przejęli know-how. Są samowystarczalni. Tylko, że oni nie są energetycznie samowystarczalni. Zaraz będą. I moi drodzy, ponieważ jesteśmy w gronie osób z obszaru ICT i technologii, oczywiście Alibaba, to wszyscy wiedzą, AliExpress kupujemy. Ja kupuję. Bardzo sobie chwalę, uważam, że jakość i profesjonalność z moich doświadczeń jest wow. Ale Alibaba Cloud jest czwartym dostawcą, to są za 2018 rok, jest czwartym dostawcą na świecie cloudu. Ma przychody większe za 2018 rok z usług cloudowych niż Google. Ma swoje data center w Londynie, Francji, Szwecji. Huawei
Wszyscy oczywiście kojarzą ze sprzętem telekomunikacyjnym, czy ZTE, ale Huawei w 2017 roku postanowił, że będzie globalnym dostawcą chmury. Poszedł w zupełnie innym kierunku. Podpisał partnerstwa z największymi. Deutsche Telekom, Orange, Telefonica. I to te firmy, Orange Business Services czy T-Systems, sprzedają chmury Huawei'a, używane na nieprawdopodobną skalę. Tencent, czyli osławiony WeChat między innymi, to jest jedna z pięciu globalnych firm pod względem kapitalizacji. To, że smartfony od Huawei'a są już dobre, a jeszcze przypomnijmy, jeszcze 3 lata temu nikt by tak naprawdę tego nie powiedział. To jest drugi dostawca globalny na świecie. I również ciekawostka, bo Huawei jest w top 5 dostawców serwerów. De facto przychody ma porównywalne z Cisco. Jak w krótkim okresie to się wydarzyło. Inwestycje w Europie. To jest za 2018 rok. Udziały w 700 spółkach. Połowa przyjęta w całości. Porty morskie, Marsylia. Udziały w lotnisku Heathrow. I dla miłośników futbolu, na pewno tutaj mamy kluby piłkarskie, AC Milan, Inter, Olympic Lyon, Inca. To daję tylko jako przykłady, absolutnie na skalę nieprawdopodobną, w sposób bardzo konsekwentny i cichy. Inwestycje w bardzo wiele różnych sytuacji. Jeśli organizatorzy następnym razem dadzą mi dwukrotnie większy czas, z wielką chęcią rozszerzę te informacje. To, co Zachód podkreśla, że ustawa z 27 czerwca 2017 roku przyjęta przez Parlament Chin tak naprawdę daje agencjom wywiadu pełną możliwość zmuszenia firm chińskich do współpracy z wywiadem. Ale gwoli sprawiedliwości, bardzo dziękuję, dokładnie tego typu prawo funkcjonuje w świecie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych. Nie ma tutaj żadnych różnic. No więc czy jest się czego obawiać? Proszę Państwa, po pierwsze, z moich doświadczeń w wielu latach, wszyscy dostawcy, czyli większość dostawców sprzętu telekomunikacyjnego czy IT zaszywa tak naprawdę w oprogramowaniu nieudokumentowane komendy. Ja spotkałem się wielokrotnie ze strony Huawei'a, ZTE, jak i ze strony zachodnich dostawców. Nie widzę tutaj z moich doświadczeń żadnych różnic, będąc szczerym. I trudno sobie wyobrazić, że na przykład amerykańskie NSA powie nie możemy przejmować danych, nie możemy przejmować kontroli nad jakimiś urządzeniami, bo przecież będzie to ingerencja w prywatność obywateli. Nie oszukujmy się, że tak jest. Nawet jeśli są te ryzyka, bo są, trzeba na to spojrzeć obiektywnie, to jak je minimalizować? Znaczy pierwsza podstawowa zasada w ogóle, jeśli ktoś w całości albo w bardzo dużym stopniu opiera swoje rozwiązania, swoją sieć na jednym dostawcy, to po prostu robi głupotę. I nieważne, czy to jest Huawei, Ericsson, Nokia, czy jakakolwiek inna firma. Znaczy dywersyfikacja jest jedną z podstawowych zasad znaną od wielu lat. W Polsce na marginesie wszyscy operatorzy są oparci w bardzo dużym stopniu na Huawei i ZTE. Niektórzy bardziej jak Play, niektórzy trochę mniej, Orange czy T-Mobile. I tu pojawia się pytanie. Będzie kilka pytań, może jedna osoba na pewno tego smoka zdobędzie. Pojawia się pytanie, który operator telekomunikacyjny w Europie i w jakim kraju nie używa urządzeń firmy Huawei i ZTE? Który operator i w jakim kraju? W całości. Słuchajcie, nie ma tych wielu operatorów. No, Deutsche Telekom nie. Dobrze, drugi traf. We Francji Orange nigdy nie wdrożył i nie wdraża rozwiązań chińskich producentów. We Francji.
Jaki stąd wniosek? Warto strzelać dwa razy. To jest jedyny operator. Cała reszta używa w większym bądź mniejszym stopniu. Więc jak minimalizować ryzyka? Mówiliśmy, dywersyfikacja. Oczywiście ograniczenie obecności w tych najbardziej kluczowych elementach. I jeszcze raz, mechanizmy zabezpieczeń i certyfikacji ograniczającej cyberzagrożenia. To można zrobić. To nie jest taka straszna filozofia, żeby po prostu certyfikować i badać urządzenia jakiegokolwiek dostawcy. Zresztą Wielka Brytania tak naprawdę to robi. Służby Wielkiej Brytanii formalnie, oficjalnie we współpracy z Huawei i ZTE testują ich urządzenia, które są stosowane w sieciach telekomunikacyjnych. Oczywiście sieć 5G ze względu na prędkości i ilości danych będzie trudniej monitorować i o wiele łatwiej będzie ukrywać złośliwe kody, ale dotyczy to dowolnych dostawców, a nie tylko chińskich. No i pytała się pytanie, a może wyeliminować Huawei i ZTE? No w końcu Stany Zjednoczone teraz o tym mówią, tak? W ogóle wyrzućcie, czy można? Oczywiście, że można. Ale tak naprawdę sieć 5G jest w praktyce upgrade'iem sieci 4G, czyli jeśli chcielibyście, jest sieć już oparta w dużym stopniu na Huawei czy ZTE, to żeby wyrzucić i zastąpić przy wdrażaniu 5G, to trzeba było tak naprawdę wyeliminować z sieci 4G te urządzenia. A co to znaczy? Szanowni, to są nieprawdopodobne opóźnienia, bo trzeba przeprowadzić testy, później deployment całych wersji, przejść na operacje, czyli tak naprawdę szacowane są opóźnienia we wdrażaniu sieci 5G o co najmniej 18 miesięcy. I olbrzymie, nieprawdopodobne nakłady i koszty tej operacji. No wyobraźcie sobie, trzeba usunąć z sieci urządzenia 4G i zastąpić się urządzeniami innych, tych dobrych, tych z zachodu producentów. To są projekty nieprawdopodobne. Co jest ciekawe, to operatorzy na całym świecie chcą używać chińskich rozwiązań telekomunikacyjnych od Huawei czy ZTE. Dlaczego? Nie tylko cena, nieprawda. To jest jakość. To jest research and development, które jest o wiele, wiele większe niż większość zachodnich dostawców. Powtórę, dzięki temu wyprzedzają rynek. Co do zaawansowania, chińscy producenci się szacuje od 12 do 18 miesięcy. I to jest unikalne. Są przygotowani na innowacje dopasowane do poszczególnych operatorów. Są bardzo elastyczni, jeśli chodzi o dopasowanie do potrzeb. Ponieważ R&D jest budowane w Europie, miałem okazję być w centrum R&D związanym ze stacjami bazowymi w Monachium, to widać, że tam następuje transfer technologii w drugą stronę, czyli na przykład używana technologia śledzenia wiązki w radarach jest w tej chwili przenoszona do stacji bazowych 5G Koleja. Oni pokazywali anteny aktywne, które w tej chwili prawdopodobnie będą wdrażane u tego operatora i w tym czasie nie miał tego nikt inny. To jest, i to powstało w Europie, to nie powstało w Chinach. Ale w Centrum Research and Development, który jest zarządzany, który jest prowadzony przez Huawei, zresztą w przypadku Clouda z firmy Huawei na pytanie mojego wieloletniego znajomego z Orange Business Services, słuchaj, ale jesteście zadowoleni z tego clouda, który oferujecie dla swoich klientów biznesowych? On powiedział, tak, to był strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Chińczycy są nieprawdopodobnie responsywni. Znaczy, jakakolwiek problem, zmiana jest wykonywana w ciągu kilku godzin. 4000 osób pracuje nad rozwojem tego clouda, są ciągle nowe funkcjonalności. Moim zdaniem większość operatorów na świecie zdecyduje się na wdrażanie chińskich technologii do sieci 5G i oprą się Stanom Zjednoczonym, czy wszyscy, nie wiem jak będzie z Polską, ale jednocześnie formalnie wymuszając albo wprowadzając mechanizmy zabezpieczeń i certyfikacji. Ale jest też, proszę Państwa, oprócz chińskiego smoka, rosyjski cybersmog. Rosja nie jest mocarstwem, nigdy nie była. Gospodarczo nie liczy się, ale wie dokładnie, jak wykorzystywać w najlepszy dla siebie sposób przestrzeń cyfrową. Są trzy główne elementy, to jest podważanie systemu liberalnej demokracji, ingerowanie na potęgę w wybory w Stanach Zjednoczonych, w krajach Unii Europejskiej,
właściwie we wszystkich, które są możliwe. Oczywiście Rosja zaprzecza temu, żeby nie było wątpliwości. Co jest ciekawe, 93% rosyjskojęzycznych kont Twittera to boty i autonomiczne konta. 93%. Te dane pochodzą ze studiów NATO, jeśli ktoś jest zainteresowany, podeślę oficjalne raporty. Znaczy, że 7% to są prowadzone przez ludzi. Ba, odpowiadają za 54% wszystkich informacji o NATO w krajach bałtyckich i Polsce. A 10% użytkowników sieci społecznościowych generuje 70% informacji ideologicznych. Wykorzystują w nieprawdopodobny sposób. Rosjanie mają trochę model chiński, czyli mówią tak, śledzimy dla dobra obywateli. Oczywiście jesteśmy za otwartością internetu, ale nasz internet zostawcie w spokoju. My chcemy tak naprawdę go kontrolować. I od 2015 roku obowiązuje prawo, dane rosyjskich użytkowników mogą być wyłącznie zlokalizowane na serwerach w Rosji. Operatorzy wyszukiwarek zobowiązani do usuwania części wyników wyszukiwania, a właściciele komunikatów szyfrowanych do udostępnienia służbom bezpieczeństwa kluczy deszyfrujących. Walczą. Jest bardzo ciekawy wątek dyplomacji cyfrowej, nie będę jego rozwijać, natomiast na forum ONZ-u, ponieważ Rosja potrafi w inteligentny sposób na swoją stronę przenieść bardzo dużo krajów afrykańskich czy zgromadzonych w ONZ-cie, więc potrafi przewalczać prawa, które są dla nich korzystne. I wojna hybrydowa. O ingerencji wyborów w Stanach Zjednoczonych czy państwach Unii Europejskiej nie będę o tym opowiadać, bo wszyscy świetnie o tym wiecie. I jeszcze raz zaznaczam, Rosja się od tego odżegnuje. Ale ataki hakerskie na Ukrainę. Większość specjalistów jest co do tego przekonana, że Petya, not Petya, która głównie tak naprawdę zaszkodziła Ukrainie, to były na nieprawdopodobną skalę ataki w 2017 roku. To jest w mistrzowski sposób przeprowadzone przez Rosję. I wtedy, jak sobie cofniecie się do 2017 roku, nikt z kulawą nogą nie oskarżył Rosję, że nie zaprotestował. Jak możecie atakować Rosję? Jak możecie atakować Ukrainę? Z drugiej strony to, co Rosja jest w stanie przeprowadzić na Krymie, woła o pomstę do nieba, jeśli chodzi o społeczność międzynarodową, ale to już jest na inny wątek. Świeżynka. Kilkanaście dni temu szef rosyjskich sił zbrojnych formalnie zatwierdził nową strategię walki. Wojna nowej generacji. Czyli podstawą jest wojna hybrydowa, czyli małe siły militarno-ekspedycyjne z operacjami informacyjnymi. I jako przykład daję za sukces wojnę w Syrii. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami. Mam takie pytanie. Jak w takim razie należałoby patrzeć na raport zrobiony przez firmę McAfee, który pokazuje, że znaczną część kampanii przy okazji Pjongjang i Nordkwietnia wykonała Korea Północna. To jest udokumentowany cały łańcuch, począwszy od próbek złośliwego oprogramowania z tamtego regionu, począwszy aż do wyboru celów. Nie śmiałbym dyskutować ze specjalistami, bo z ekspertami jest tak, że jedni i drudzy się ze sobą różnią. Przynajmniej te informacje, które ja mam od moich wieloletnich kolegów z różnych krajów wskazują, że nawet jeśli to była zaangażowana Korea Północna, to inspiratorem i tak naprawdę przywódcą była Rosja. I teraz tak, szanowni, takim lotem ptaka na cyberwojnę Chiny i USA. Znowu zastrzegam, Chiny nigdy w jakikolwiek sposób nie przyznały się do jakichkolwiek przedstawionych tutaj działań hakerskich i szpiegowskich. W Chinach funkcjonują formalnie, oficjalnie dedykowane komórki do działań hakerskich w cyberprzestrzeni. I kilka najciekawszych historii z życia wziętych. 2006-2011 seria cyberataków phishingowych, to fajny kryptonim, podejrzany szczur, to nawiązanie do chińskiego szczura. 49 instytucji, w tym 13 firm produkujących
sprzęt i technologii na potrzeby wojska. 2013. Hakerzy z Chin uzyskali dostęp do dokumentów i planów konstrukcyjnych F-18, F-35 i systemów antyrakietowych Patriot, tych samych, które mają nas chronić. Świetny przypadek, 2014 rok, 4,2 miliona obecnych i danych obecnych i byłych pracowników federalnych zostały wykradzione. Uznawany za największy w historii Stanów Zjednoczonych cyberatak, wykradziono z federalnej bazy danych informacje 21,5 miliona obywateli amerykańskich, dane od numerów polisy ubezpieczeniowej, wszystkie dane adresowe dotyczące zdrowia, te wrażliwe informacje o związkach z wojskiem czy agencjami i bazę ponad miliona odcisków palców. I mamy dwie świeżynki. 2018, atak na kontrahentów i podwykonawców US Navy, gdzie wykradziono pewnie przypadkowo tajne informacje dotyczące planów okrętów podwodnych i systemów przeciwrakietowych. I 2019 rok, to pewnie mogliście też przeczytać, ujawniono ataki na 27 uniwersytetów w USA, Kanadzie, w Stanach, prowadzące badania na temat technologii morskich i głębinowych. Chiny, zaznaczam, odżegnują się od jakiejkolwiek z tych ataków. No tak, no. Oczywiście, na pewno chcieli jakieś tam zdjęcia amerykańskich dziewczyn, też tak uważam. Stany Zjednoczone nie są świętoszkiem, a to też wiemy w dużym stopniu dzięki Snowdenowi. I czy nie są w ogóle świętoszkiem? Prism. Pewnie oglądaliście też filmy na podstawie tych wydarzeń. Zbierał dane, wszystkie dane, system Prism. E-maile, czaty, transmisje wideo, dźwiękowe, wszystkie. Pełna aktywność w mediach społecznościowych. NSA mogło zbierać w ten sposób informacje o obywatelach amerykańskich, ale też nieamerykańskich, bo przecież przechodziły przez serwery na terenie Stanów Zjednoczonych. W 90% system Prism korzystał z danych pochodzących z Google, Microsoftu, Facebooka, Yahoo i innych. Oczywiście formalnie te spółki zaprzeczyły, że coś takiego miało miejsce. Muszę to dodać, żeby nie być tutaj oskarżonym za chwilkę przez któreś z tych spółek. Program Muscular NSA, już dedykowany do tego, żeby zbierał informacje poza granicami Stanów Zjednoczonych, czyli wyobraźcie sobie Państwo, Stany Zjednoczone, ta demokracja zachodnia prowadziła działania wywiadowcze, włamując się do usług i programów bez wiedzy i zgody poza granicami Stanów Zjednoczonych. I pokój 641, to też z rynku telku jest ciekawy przypadek, podsłuch na życzenie, taki as a service, program przechwytywania rozmów telekomunikacyjnych stworzony przez AT&T na potrzeby NSA. Electronic Frontier Foundation oskarżyło AT&T o łamanie prawa i naruszenie prywatności, bo przecież świat zachodni o prywatność walczy. Ale w 2008 roku tak się stało, że sąd amerykański odrzucił sprawę, powołując się na poprawkę do ustawy FISA z 2008 roku, która zwalniała z odpowiedzialności firmy telekomunikacyjne współpracujące z rządem. Pokazuję te dwie historie, bo już sami sobie musicie odpowiedzieć na pytanie, czy aż tak bardzo różnią się działania tych dwóch mocarstw. Czy aby na pewno tak jest. Wielki brat, to jest temat na w ogóle osobne spotkanie, więc nie będę o nim tutaj długo mówić. Natomiast tak naprawdę witamy w świecie Orwella. Rosja. Śledzenie obywateli dla ich dobra, internet rosyjski właściwie zamknięty, a wszystko, co operuje na terenie Rosji, musi mieć wtyczkę dla nas. I nieprawdopodobna skuteczność, bo Rosja jest słabeuszem gospodarczym. Ma też o wiele mniejsze, dramatycznie mniejsze środki, ale w taki sposób, w jaki może, wykorzystuje je,
przez media społecznościowe w szczególności. Zapraszam zresztą do, żeby zapraszam was serdecznie, żebyście spojrzeli na Russia Today, telewizję i kilka programów pooglądali. To jest mistrzostwo, moim zdaniem, profesjonalizmu i wpływania na to, o czym ludzie myślą i jakie mają postrzegania. Chiny, śledzenie obywateli dla ich dobra. Rosja to wzięła z Chin. Wielki firewall, który zbudowany w projekt, który rozpoczęty w 1989 roku, zwracam uwagę na tą inną perspektywę. I do czego Chiny doprowadziły? Całkowite odcięcie od światowego internetu. Całkowite de facto. 1 miliard to użytkownicy WeChata, który... Dokładnie, który jest tak naprawdę kombajnem, który ma wszystko w sobie. Z Facebooka, Instagrama, WhatsAppa, Amazona, eBaya, Tindera, system bankowości elektronicznej, wszystkie inne rzeczy. I co? Od 2014 roku jest prowadzony pilotaż systemu scoringu. Na pewno o tym słyszeliście i czytaliście. Ale czy wiecie, że ten system scoringu produkcyjnie ma wejść obejmując wszystkich obywateli chińskich i obcokrajowców na terenie Chin od 2020 roku. Tak, oczywiście. Natomiast ma objąć wszystkich. On się składa głównie, będzie skala punktowa. Są dwie skale, prawdopodobnie ta wejdzie w życie. Czyli każdy obywatel będzie miał skalę punktową. Jeśli będzie miał więcej niż 650 punktów, to będzie należał do tej wyższej klasy średniej, będzie miał dostęp do lepszych szkół dla swoich dzieci, do lepszych kredytów. Opiera się on na śledzeniu właściwie każdej aktywności, na scoring, na, czyli gdzie jeździcie, jak płacicie, co kupujecie, co piszecie na mediach społecznościowych o państwie i o władzy, o wszystkich właściwie elementach, które są tylko możliwe. Zaznaczam, 2020 rok produkcyjnie wchodzi do wszystkich obywateli w Chinach, a już funkcjonuje bardzo dobrze pilotowo na bardzo dużą skalę. I Stany Zjednoczone, czy też świat zachodni, bo powiecie, świat zachodni jest lepszy, jest inny. Owszem, jest troszeczkę inaczej, bo śledzi i sprzedaje każdy nasz krok, wasz krok i mój krok, tak naprawdę hurtowo, za grosze, żeby nam lepsze produkty i usługi oferowano, czyli bardziej jest nastawione na pieniądze, ale z drugiej strony, to są z końca 2018 roku badania w Stanach Zjednoczonych. One są porażające. To wtedy można zrozumieć, dlaczego tak łatwo jest wpływać na wyniki wyborów w Stanach. 34% obywateli amerykańskich ufa informacjom z mediów społecznościowych. To fejkowo tak samo, bo ich nie rozpoznaje. 77% ufa informacjom od przyjaciół i rodziny przekazywanych kanałami mediów społecznościowych i blogerów. Szanowni, tak naprawdę te światy są troszeczkę być może różne, ale co jest nieprawdopodobne, my sami, nikt nas do tego nie zmusił, to my sami staliśmy się zakładnikami Wielkiego Brata 3.0 i pionkami w grze. To już jest ostatni slajd. Czy z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Ja zachęcam. Znaczy przede wszystkim to jest mnóstwo emocji, domniemań, gorzej z twardymi dowodami, bo tak naprawdę nikt do tej pory nie przedstawił twardych danych co do takiej zmasowanej działalności chińskich firm i wykorzystywania sprzętu telekomunikacyjnego do szpiegowania. Niewątpliwie mamy do czynienia, i na to zwracam uwagę, na technologiczno-ekonomiczną rywalizację, wojnę pomiędzy dwoma mocarstwami, Chiny, Stany Zjednoczone. Ten globalny układ sił zmienia się. Jak się zmieni? Ja tego nie wiem, ale się zmienia i na pewno będzie miał wpływ na każdego z nas, bo czy wam się to podoba, czy nie, czy mi się to podoba, czy nie, wszyscy jesteśmy elementem tego układu. Wojna hybrydowa ma się w najlepszej możliwej postaci i przestrzeń cyfrowa jest elementem tej wojny hybrydowej wykorzystywanej przez wszystkich. Sami już powiedziałem, oddaliśmy rząd dusz Wielkiemu Bratu. Ja zachęcam, żeby się czasami zastanowić na litość boską,
i może nie dawać tym największym państwom, firmom i wszystkim innym całego panowania nad sobą. I ja zachęcam siebie codziennie i was wszystkich, znaczy bądźmy świadomi tego, co się dzieje. Czytajmy, oglądajmy różne rzeczy i nie dajmy się w taki prosty sposób informacjom z mediów, z telewizji, z mediów społecznościowych, z zaufanych źródeł przekabacić na jedną stronę. Myślmy. Ja zachęcam do myślenia siebie samego, was wszystkich i życzę, żeby każdy z tych trzech smoków miał na was ograniczony wpływ. Jak są jakieś pytania, to zachęcam. Taki jeden komentarz tylko. Jeśli mam czas. Ja bym powiedział, że obie telewizje w skuteczny sposób manipulują, użyję tego mocnego słowa, opinią publiczną tak, jak chcą, żeby to było wykorzystane na ich potrzeby, na potrzeby ich mocodawców. Pamiętajmy o tym, nie chcę mówić w ogóle o telewizji w Polsce. Ten temat, jak widzicie, uniknąłem, więc jest bezpieczny. Jeszcze raz zaznaczam, że ani Rosja, ani Chiny, ani te wszystkie wielkie firmy formalnie nie przyznały się do tych rzeczy, które tutaj opisałem, a które możecie zasięgnąć informacji w dowolnych źródłach. Mówię to po to, żeby się zabezpieczyć przed ewentualnymi oskarżeniami. Prosty przykład jeszcze jest. Nawet jak kupimy bilet, to w ogóle wie, że mamy ten bilet i mówi nam, kiedy mamy ten bilet, nawet jak nie powiemy. Wszystkiego dobrego życzę. Myślmy, słuchajmy i zastanawiajmy się. Najlepszego.